Trump zawetował decyzję kongresu w sprawie stanu wyjątkowego, który wprowadził 15 lutego. Z perspektywy Waszyngtonu, a także Polski, to może wyglądać na walkę polityczną. Jednak z perspektywy stanów takich jak Kalifornia, Arizona oraz Teksas, które dzielą granicę z Meksykiem, jest to poważny kryzys. Kryzys, który trwa już dość długo i nasila się. A rezultatem jest wzmożona niestety liczebność bezdomnych, a także wzrasta przestępczość. Jeśli chodzi o bezdomnych, to co prawda statystyki federalne podają, że w Los Angeles w zeszłym roku było 100 tysięcy bezdomnych. Jest to jednak zaniżona liczba, ponieważ według statystyk hrabstwa Los Angeles, a także stanu Kalifornia, jest ich o wiele więcej, przynajmniej 200-300 tysięcy. Trudno to dokładnie policzyć. Jest to połowa bezdomnych w całych Stanach. Także jeśli chodzi o bezdomność, problem polega na tym, że 94% bezdomnych mieszka na ulicach. Nie ma dostępu do schronisk, a także do miejsc, gdzie mogliby po prostu przenocować. Tak to wygląda w Kalifornii, także ten problem na granicy przejawia się po prostu trudną sytuacją na co dzień, sytuacją wszystkich mieszkańców Kalifornii, w Teksasie i w Arizonie. Jeśli chodzi o służby graniczne, to także w ostatnim miesiącu było 800 aresztowań na granicy w Arizonie. To jest w ogóle bezprecedensowa liczba. Nigdy nie było tylu nielegalnie próbujących się przedrzeć przez granicę z Kalifornią, Arizoną i Teksasem.